Drgania w Wielkiej Piramidzie mogłyby być uzupełniane, rezonansowo, pracą tarana wodnego w podziemiach tej piramidy i być może, wspomagająco, w podziemiach pozostałych piramid Wielkiej Trójki, na przykład pod piramidą Mykerinosa. Wszystkie te piramidy mają intrygująco wysoko umieszczone wejścia doń. Bo być może nie były to wejścia w powszechnym rozumieniu, lecz wlewy wody. Istnieją bowiem hipotezy Tarana, że wszystkie te piramidy były otoczone fosami. A fosy te były zasilane wodą z nieistniejącego już dziś jeziora. Każda z piramid ma też intrygujące korytarze, zstępujące. Są takie, aby spływająca nimi woda mogła nabierać energii kinetycznej. W celu zasilenia nią bloku bijaka. Będącego jednocześnie suwakiem rozrządu hydraulicznego w mechanizmie Tarana. Jak tu jest szacowane, taki blok sześciennego granitu, o boku nieco większym od 1 metr, mógłby się pod Wielką Piramidą przemieszczać ruchem posuwisto-zwrotnym. O amplitudzie też nieco większej niż 1 metr, z częstotliwością 7,5 Hz. Czyli z częstotliwością podstawową wokół ziemskiej fali Schumana ze stojącymi węzłami. Jest to możliwe, bo różnica poziomów wody między grotą nazywaną niedokończoną a wejściem do piramidy, oczywiście starym, a nie wykutym z rozkazu szabrującego szejka, wynosiłaby aż 50 metrów. Mimo, że ruchomy blok zaworowy ważyłby ponad 5 ton, to mógłby uzyskać przyspieszenie ponad 13 razy większe niż tak zwane ziemskie. Dla piramidy Mykerinosa, zakładając takie same wymiary poprzeczne kanału zstępującego oraz tłoka jak w Wielkiej Piramidzie, można by uzyskać częstotliwość drgań 3,75 Hz. Jak tu jest wykazane, czyli dwa razy mniejszą niż dla Wielkiej Piramidy. Dodatkowo jest tu wykazane, że drgania spod piramidy Mykerinosa mogłyby się przenosić w wapieniu płaskowyżu Giza do piramidy Cheopsa, bo odległość między tą piramidą a najmniejszą piramidą Mykerinosa jest równa długości stojącej fali przenoszącej drgania między swoimi strzałkami z kilkuprocentowym błędem.